Woda nad Maltą znowu jest czysta, a od wczoraj możemy się w niej kąpać. Wcześniej kąpielisko zamknął sanepid. W jeziorze rozgościły się sinice. Niestety ten zakaz nadal utrzymuje się nad jeziorem Rusałka. Tutaj niestety jeszcze codziennie rano nasi ratownicy stwierdzają zakwit sinic. Od poniedziałku do odwołania nie działa również kąpielisko Glinianki w Mosinie. To, czy możemy się kąpać, sprawdzimy po kolorze flagi wywieszonej przez ratowników. Biały oznacza pozwolenie na wejście do wody, a czerwony zakaz. Natomiast w pozostałych kąpieliskach miejskich, jak również i tych w powiecie, czyli ogółem z 13 kąpielisk, możemy korzystać. Woda jest przydatna do kąpieli. Akweny, w których występują sinice, można poznać po nieprzyjemnym zapachu, zielonym kolorze wody oraz zazwyczaj wzburzonej pianie na jej powierzchni. Kontakt z tymi bakteriami może powodować szereg dolegliwości, takich jak zatrucie pokarmowe czy wysypka. Także nie wolno bagatelizować. Jeżeli jest ostrzeżenie, zakaz wchodzenia do kąpieliska, to powinniśmy jednak brać to pod uwagę. Sinice pojawiają się na kąpieliskach z powodu długotrwałej suszy i utrzymujących się wysokich temperatur. Wpływ ma również duża liczba plażowiczów. W ostatnich latach bakterie pojawiają się w akwenach coraz wcześniej i coraz dłużej się w nich utrzymują. Według naukowców z UAM-u to efekt globalnego ocieplenia. Pojawiają nam się wiosny z wysokimi temperaturami powietrza, co przekłada się na szybkie ogrzewanie wód, szczególnie w takich płytkich zbiornikach. Z zakwitem wody zamierzają walczyć profesorowie z UAM-u. Naukowcy opracowują maszynę do oczyszczania akwenów z sinic. Nasze badania polegają przede wszystkim na sprawdzenie, jak intensywne są zakwity sinic, które gatunki je powodują oraz w jakich miejscach one występują. Zebrane bakterie mają być badane i wykorzystane na przykład w rolnictwie czy medycynie. Problemu z sinicami nie ma natomiast na czterech miejskich kąpieliskach, czyli nad jeziorami Kierskim oraz Strzeszyńskim, a także nad Maltą. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zachęcają, by z nich korzystały także osoby z niepełnosprawnościami. Nad Strzeszynkiem oraz w Krzyżownikach pojawiły się nawet specjalne amfibie. Wózki dla osób z niepełnosprawnościami, które dzięki temu sprzętowi mogą korzystać w pełni z kąpielisk. Dzięki wózkom osoby z niepełnosprawnościami mogą bez trudu poruszać się po plaży i w wodzie. Tomasz Wesołowski, Puls Dnia.